Mówiąc o tym, o czym będziemy mówić, starajmy się od razu to wdrożyć. Że jedyną nie, niezmienną rzeczą jest zmiana i zwyczajnie idealnie jest się do tej zmiany jakoś przygotować. No, nie brakuje ci tego starania się, mm -hmm. takiej energii, może nawet całkiem nieźle ci wychodzi do rozwijania siebie w określonym kierunku, który sobie wybrałeś. Tylko czy to jest na pewno mój kierunek? Znaczy zadanie sobie takiego pytania do lustra, czy ja na pewno robię to, co chciałbym robić, wiesz, my uciekamy trochę przed takimi pytaniami. Z mnóstwo Takich przygód związanych z inwigilacją przez lokalną bezpiekę, mm -hmm. e, sprawdzaniem bagażu, przeszukiwaniem e, pokoju. E, nie wiem, czy to jest powód e, tak burzatym serio do chwalenia się, ale 1 trzecia składu obecnego parlamentu przeszła przez moje szkolenie. takiego podcastu, proszę państwa, jeszcze nie było takiego spotkania wideo i jeszcze państwo nie widzieli. Myślę, że jeśli państwo zainwestują odrobinę czasu, to to jest pewna szansa, że zmieni się wasze życie i o tym chyba tu będziemy rozmawiali, chociaż o czym dokładnie, to musimy sobie z Sergiuszem bardzo precyzyjnie ustalić Podczas tego pierwszego dzisiejszego spotkania. Ja nazywam się Patrycjusz Wyżga, jestem dziennikarzem w Wirtualnej Polskiej Radia 357. Może trochę później trochę więcej o mnie, ale najpierw o nim, jeśli pozwolicie. Doktor Sergiusz Trzeciak, cześć Sergiusz. Cześć. Słuchaj, wiesz co? Ja wiem, że mieliśmy zacząć od tego, że ty powiesz trochę o sobie, dużo o tym opowiesz, cześć. obiecuję podczas tego pierwszego spotkania, ale najpierw powiedz do jasnej ciasnej, dlaczego zrobiliśmy błąd w tym słowie. Szlak trafił. I co w ogóle chodzi z tą nazwą? E, chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, jak trafić w życiu na właściwy szlak. Każdy z nas... Czyli znaczy, to nie jest ten szlak, którym ja myślałem, tylko to, tu nie ma błędu. Chodzi o szukanie i znalezienie szlaku. Tak, chodzi o szukanie własnej drogi, drogi rozwoju osobistego i zawodowego. I o tym będzie ten podcast, jak szukać, jak trafić na właściwy szlak i nie zabłądzić mm -hmm. po drodze. No dobra, ale wiesz, Sergiusz, to jest trochę tak, że podobnych propozycji, podobnych podcastów, nagrań, dużo książek na ten temat powstało. Dlaczego nasz będzie wyjątkowy? Dlaczego nasz będzie trochę inny? Dlaczego on się będzie wyróżniał? Dlaczego w ogóle to robimy? Robię to, co robię, dlatego że chcę inspirować innych do tego, żeby starali się zmienić swoje życie, żeby też myśleli. O sobie w kategoriach mogę być liderem swojego środowiska, w swoim mieście, w swojej społeczności, w swojej firmie. I bardzo mi na tym zależy, żeby ten podcast to nie było tylko i wyłącznie przekazywanie wiedzy, bo wiem, że jest mnóstwo podcastów, które koncentrują się na wiedzy. Są też podcasty, które koncentrują się na motywowaniu, czyli tych zewnętrznych aspektach. Natomiast mi zależy na tym, żeby przede wszystkim zainspirować każdego z nas, żeby zadał sobie podstawowe pytanie: kim chcę być, e, jakie są moje cele, kim są moi odbiorcy, jakie mają potrzeby, jaki chcę budować przekaz na temat własnej osoby, jak chcę stworzyć wokół siebie tak zwany network. O tym będziemy mówić, jak robić sprawny networking, dlaczego to jest tak ważne w życiu i w karierze. Będziemy też mówić o różnych aspektach związanych właśnie z planowaniem e, kariery, planowaniem rozwoju osobistego, Procesu ciągłego uczenia się, przygotowywania się do zmian w życiu. Żyjemy w takich czasach, że taki tradycyjny paradygmat, gdzie kończę szkołę, mm. e, później pracuję przez ileś lat, e, tak jak nasi rodzice czy dziadkowie pracowali. Bo jak Japończycy, słuchaj, do emerytury w jednej firmie 40 kilka lat. 40, 40 kilka, 40 kilka lat. lat to już jest przeszłość. To już nie, nie jest taka, taki tradycyjny paradygmat, gdzie. Kończę pracę w wieku 60 czy 65 lat i czeka mnie emerytura w kapciach przy telewizorze. To jest paradygmat, gdzie cały czas się uczę, odkrywam się na nowo i często jestem przygotowany na zmiany kariery w, w trakcie. Jak zaczynam studia, kończę studia, okazuje się, że już coś innego robię. To jest taki model też w, w, w Europie Zachodniej, gdzie bardzo często. To, co robimy w życiu, nie ma wiele wspólnego z tym, co studiowaliśmy. Po prostu muszę. Studia mają mnie przygotować też trochę do tego, żebym cały czas mógł się mm -hmm. uczyć, zmienić. Co Słuchaj, to ja ci coś powiem, bo um, ja z wiekiem dochodzę do takiego wniosku, że um, takie wyświechtane, wiesz, najbardziej, najbardziej banalne jakieś stwierdzenia, które kiedyś mi się wydawały banalne, takie, które wszyscy powtarzamy, mm -hmm. odmieniamy te, te, te różne sformułowania przez przeróżne e, przypadki. Im jestem starszy, tym bardziej zauważam, że te. Mm, takie oczywistości oczywiste, dostrzegam, zaczynam dostrzegać w tym pewien sens i jakby w tym widzę swoją, swoją własną dojrzałość i, 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 po, i po prostu też zdobywanie tego takiego doświadczenia życiowego. Po co to robię? Bo chciałbym użyć takiego oczywistego stwierdzenia teraz, że być może ty opowiadasz i być może to jest teraz wpisane w jakby w nasz cykl życia, szczególnie zawodowego, że jedyną i niezmienną rzeczą jest zmiana. No i właśnie o tym chciałem powiedzieć. To jest oczywisty banał. Znaczy my to od dawna wiemy, ale ja zaczynam dostrzegać w tym banale, który znam od lat, który kiedyś był dla mnie tylko banałem, no teraz zwyczajnie widzę, że tak właśnie jest. Jakby widzę sens, wiesz, w niektórych takich powiedzeniach po latach z wiekiem i z czasem widzę taki sens i właśnie w tym widzę taki sens, i że, ta, że, że jedyną nie, niezmienną rzeczą jest zmiana i zwyczajnie Idealnie jest się do tej zmiany jakoś przygotować, no, umieć ją przeprowadzić, umieć ją zrobić. Inne, inne zdanie, które ostatnio słyszę dość często, że być może ci, którzy. nasze dzieciaki, na przykład, albo ci, którzy są dzisiaj na studiach, to oni będą pracować w zawodach, których dzisiaj jeszcze nie ma. Nawet. Tak, i to jest wielka, wielki dar, żeby móc przewidywać, co będzie ważne za 5-10 lat, wybierając kierunek studiów. Nie powinniśmy się kierować modą czy aktualnymi trendami, tylko starać się zastanowić nad tym, jakie studia przygotują mnie właśnie do tego, że będę potrafił zmieniać ścieżkę kariery, bo takie, takie mamy czasy i e, bardzo się z jednej strony wiemy o tych zmianach, ale z drugiej strony często się tych zmian boimy. Po prostu każdy z nas ma taki duży tatuaż na, na czole, czy to jest bezpieczne i często. Mhm. I zadajemy sobie to pytanie: tak? czy zmiana jest bezpieczna? Co jeśli nie uda mi się? Co jeśli zmienię karierę, a, a jednocześnie powinien mi się noga? Będziemy o tym mówić, że w takim nowym paradygmacie my po prostu cały czas musimy odkrywać się na nowo i też robić przede wszystkim to, co kochamy szukać takiej rzeczy która sprawia nam przyjemność, gdzie ta granica pomiędzy pracą a przyjemnością się zaciera. Ja wiem, że w tej chwili jest bardzo modne stwierdzenie, że trzeba osiągnąć work-life balance, mm -hmm. ale dla mnie ideałem jest robienie czegoś w życiu, co sprawia nam tak dużą przyjemność, że my się w tym zatapiamy, zyskujemy tak zwany efekt flow i wtedy... Czyli ta granica jest po prostu niepotrzebna. Tak, ta granica, jest, ta granica jest niepotrzebna. Oczywiście powinniśmy mieć czas na, na odpoczynek, na inne pasje poza pracą, ale jednocześnie ideałem i o tym będziemy mówić właśnie w tym podcaście, co zrobić, żeby znaleźć też taką pracę, która, w której się jesteśmy w stanie zatopić i która pochłania nas tak bardzo, że po prostu e, kochamy to, co robimy. I wtedy praca staje się przyjemnością i wtedy nie pracujemy tylko od godziny 9 do 17, tylko staramy się znaleźć to, co nam sprawia. I wtedy jesteśmy też w tym dobrze i wtedy e, też to jest odpowiednio wynagradzane, więc szukamy pewnego, pewnej drogi. Która nam na to pozwoli? No dobra, proszę państwa, i teraz chodzi o to, żeby być może państwo wyczuwają, że dobrze byłoby, żeby było tak, jak mówi Sergiusz, żeby znaleźć taki moment, takie miejsce w życiu i ten właściwy cel, ten mój. Tylko my tu będziemy mówili o tym, jak to zrobić, bardzo konkretnie i w praktyce. Sergiusz pisze książki, o tym sporo powiemy za chwilę. W jednej z książek, tej najnowszej, o której, o której szczególnie dużo będziemy tutaj mówili, jest takie fajne porównanie, żeby przystawić drabinę do odpowiedniego domu. To znaczy, jeśli Państwo chcą się wspinać po tych szczeblach drabiny, to dobrze byłoby, żebyście mieli gwarancję, że ta drabina stoi przy odpowiednim budynku. Żeby się nie wspinać po tych szczeblach, na wyższe szczeble, gdzieś wyżej, przy budynku, który Was, jak się okaże, tak naprawdę nie interesował, że obok może stoi taki lepszy, taki bardziej mój. Wiesz, to jest w ogóle jedna z takich rzeczy, której ja się bardzo zawsze bałem i myślę, że wielu z Państwa też. Że możesz wkładać w to dużo wysiłku. Wiesz, starać się bardzo. Nie brakuje ci tego starania się, mhm. takiej energii. Może nawet całkiem nieźle ci wychodzi to rozwijanie siebie w określonym kierunku, który sobie wybrałeś. Tylko czy to jest na pewno mój kierunek? Wiesz, czy no to, to jest... jest na pewno mój kierunek? Bo może jakbym wybrał inny, być może gdzieś tam w którymś momencie, na przykład na studiach krótko po, wybrałem źle, zły kierunek. To Byłbym dzisiaj w innym miejscu, i może tamten był mój, a ten nie idzie mi najgorzej, ale może nie jest do końca mój. To jest trochę przerażająca perspektywa. Nie? Ale ważne jest, żeby dobrze wybrać. Tak, to jest, to jest też życie, gdzie często pędzimy i koncentrujemy się właśnie na robieniu rzeczy. Często można używać metafory drabiny, można też używać metafory znanej e, biegania z pustymi taczkami. Tak, Mamy, Jesteśmy zajęci po prostu bieżączką. A czasami warto się za, na chwilę zatrzymać i zastanowić się, właśnie, czy, czy to jest właściwa, właściwa drabina i właściwy budynek. I czasami też trzeba dobrze się zastanowić, po, do, do, na jaki budynek chce się wspiąć i dlaczego to robię. Więc zawsze mówię: cokolwiek robimy, to pierwsze pytanie to jest pytanie: po co to robimy? Bardzo często jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie. Jak to robię, co robię, i często jestem przygotowana, na to, co robisz tam, czym się zajmujesz. Jestem dziennikarzem, na przykład, jak to robić, że jesteś w stanie to opisać, gdzie pracujesz i tak dalej. Ale mhm. bardzo rzadko zadajemy to pytanie innym, ale też sobie, tak? bo zadając pytanie, po co robię to, co robię, to, jest, to, to daje nam właśnie odpowiedź na pytanie, czy to jest moja pasja, czy, czy chcę to rozwijać, czy chcę się w tym. A czasami też jest taka sytuacja, że po jakimś czasie dochodzę do wniosku, że chcę co, robić coś innego, coś nowego. Mm -hmm. I nie tak dawno, notabene, rozmawiałem z jednym z dziennikarzy, który um, był dziennikarzem politycznym. W tej chwili zajmuje się kulturą, bo w pewnym momencie stwierdził, że kultura bardziej go interesuje. Więc czasami nie oznacza to, że muszę wyjść ze, ze swojego zawodu, ale robię w ramach tego, co tak robię, odkrywam nową dziedzinę. Tak, sobie myślę, że te rozmowy same z y, nas samych z nami samymi to mogą być niezwykle trudne rozmowy to znaczy zadanie sobie takiego pytania do lustra czy ja na pewno robię to co chciałbym robić wiesz my uciekamy trochę przed takimi pytaniami bo boimy się odpowiedzi jak sami sobie odpowiemy na to pytanie bo to mogą być kłopotliwe mówię delikatnie odpowiedzi zgadza się tak zwykle jest ale w ten sposób buduje się samoświadomość tak? to jest też coś co określamy jako samopoznanie czyli żeby zadać sobie pytanie co ja chcę robić w życiu, kim chcę być? Ja robię sobie takie ćwiczenia od pewnego czasu codziennie, staram się odpowiedzieć na to pytanie, czasami wręcz zaczynam pisać, tak, kim chcę być, jakie są moje wartości, jakie są moje cele, czy danego dnia żyję w zgodzie z własnymi wartościami, czy zbliżam się do tego mojego odpowiedzi na pytanie, kim chcę być, czy realizuję swoje cele. To jest bardzo dobre ćwiczenie, polecam. Natomiast samo podejście do tego jest niesłychanie trudne, bo często zaczynamy od pustej kartki, nie wiemy do końca, co napisać. Będziemy szukali z Państwem, czy Państwo w naszym towarzystwie, takie mamy taką mamy trochę nadzieję, odpowiedzi na pytanie, kim chcę być. Ale zanim, bo to wszystko, co tutaj do tej pory padło przez tych 10 minut, to był miękki wstęp, proszę Państwa, tak naprawdę do, do bardziej konkretnych rzeczy. bo. Być może i słusznie Państwo sobie zadają pytanie, kim ty jesteś człowieku i właściwie dlaczego nam w ogóle zawracasz gitarę? Dlaczego mielibyśmy swój coraz bardziej cenny czas poświęcić na to, żeby spędzić z tobą tych kilkadziesiąt minut? To pogadajmy trochę Sergiusz o tobie. Doktor Sergiusz Trzeciak, no nie lekarz medycyny, prawda? Co to za doktor? Doktor w dziedzinie stosunków międzynarodowych na London School of Economics. Dawno, dawno temu mm -hmm. miałem okazję... Czekaj, tu jest to jest ta znana brytyjska szkoła. Tak, to jest... LSE. LSE, to jest szkoła wiodąca w dziedzinie nauk społecznych, szczególnie właśnie w stosunku międzynarodowych. Doktorat pisałem na temat negocjacji akcesyjnych Polski z Unią Europejską. To był gorący okres, akurat wtedy trwały Negocjacje, niesłychana ciekawa przygoda, bo nie było publikacji w ogóle Aha. na temat negocjacji akcesyjnych. I robiłem doktorat jeżdżąc pomiędzy Londynem, Brukselą, Warszawą, robiąc wywiady z głównymi negocjatorami, z byłymi premierami, z politykami, odpytując ich trochę, starając się otworzyć proces negocjacyjny i odpowiedzieć sobie na pytanie, jak przebiegały negocjacje. Jakie najważniejsze rzeczy były przedmiotem tych negocjacji? Więc bardzo, bardzo dobrze ten okres wspominam. Niesłychana przygoda doktora, który był taką na pograniczu różnych dziedzin, stosunków między na, na nauk politycznych, socjologii. To jest doktora, słuchaj, ale opowiedz, proszę, usystematyzuj trochę tę, tę, tę y, wiedzę na swój temat o tych różnych etapach na początku edukacji, a potem kariery. Tak, to znaczy miałem takich kilka momentów przełomowych, bo kończyłem pierwsze moje studia, to studia prawnicze w, w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Później miałem okazję rok studiować w, na CIU, Uniwersytet Środkowoeuropejski w Budapeszcie, prawo konstytucyjne porównawcze. No i później po, po tych dwóch pracach magisterskich sprawa paradoks polega na tym, że ani jednego dnia nie przepracowałam jako prawnik. I to jest właśnie też taka moja osobista historia, która pokazuje, że często wybieramy kierunek studiów i kończąc te studia dochodzimy do wniosku, że to nie jest jednak to, co byśmy chcieli zrobić w życiu. I wtedy pojawia się dylemat, co robić. Zawsze pociągała mnie polityka więc postanowiłem robić doktorat właśnie ze stosunków międzynarodowych nauk politycznych. Poczekaj, ale ty mówisz, że zawsze pociągała mnie polityka, to prawda, że w wieku 8 lat napisałeś powieść polityczną? E, e, tak, napisałem... 8 e, lat? E, zacząłem pisać, oczywiście powieść polityczna to jest za dużo powiedziane, mhm. e, to było kilka stron e, takiej opowiastki politycznej, no, dawne, dawne czasy, przypomnę, to jeszcze lata 80. Z aluzjami politycznymi. Zawsze byłem zainteresowany polityką mhm. i trudno może czasami uwierzyć ludziom, że jak nie mogłem zasnąć w, w wieczorem, to rodzice puszczali mi Głos Ameryki czy Radio Wolna Europa. W pierwszych latach szkoły podstawowej. Yy, tak, tak. To, to był taki okres, gdzie byłem zafascynowany polityką, wszystkim, co się działo. Pamiętam ten okres, demonstracje, solidarność, bardzo. Tak mhm. by moja rodzina tym, tym żyła, było w to, była zaangażowana. To już... a, a, a skoro tak, skoro się tak bardzo polityką interesowałeś, miałeś wiedzę, bo słuchałeś, to dlaczego były kłopoty w szkole związane z przedmiotem, który o polityce opowiadał? A paradoks polega właśnie na tym, że zdawałem egzamin komisyjny z wiedzy o społeczeństwie w ósmej klasie, fascynując się polityką i naprawdę mając rozległą wiedzę. A to wynikało z tego, że e, nasz nauczyciel wiedzy o społeczeństwa był po prostu. Tak, który próbował nas zastraszyć i no, miałem taki epizod, że nie chcę, nie chcę robić z siebie jakiegoś tutaj e, działacza opozycji, tak, Bo to oczywiście mała sprawa, natomiast no, mogę powiedzieć, że padłem ofiarą pewnych, jakby prześladowałem ze względu na moje poglądy polityczne i to, co głosiłem w kontrze do wtedy e, obowiązującego. To była już końcówka e, komuny 88 rok. No, na szczęście udało mi się ten egzamin komisyjny zdać, i, i to, ale to był taki epizod, który na pewno wpłynął na, na jakieś moje dalsze, dalsze życie i, dalsze i postrzeganie rosy. też systemu edukacji, mm -hmm. bo myślę, że to jest coś, co ten system edukacji po prostu jest. jest do, do naprawy. Do naprawy. No to przeskakujemy na, na studia. Dwa tytuły naukowe: sprawa i co dalej. No i dalej, e, miałem wielką przygodę związaną ze studiami w Oksfordzie. St. Anthony's College, e, czyli takie miejsce, w nauki polityczne, stosunki międzynarodowe są. E, Dokładane na, przez nie, najlepszych. Tak, na, najlepszych. Miałem okazję spotkać wiele e, sławnych osób, których znałem tylko z książek. I to niesłychana przygoda, mo, mogąc z tymi ludźmi bezpośrednio porozmawiać. I to mi też pokazało, jaki jest ten paradygmat edukacji. Brytyjskiej, gdzie nie ma takiego systemu feudalnego jak w Polsce, gdzie profesor jest bogiem, a student jest nikim. Tam się po prostu studentów traktowało partnersko i to było niesamowite. Jeżeli mogłem porozmawiać z tak zwanym wardenem naszego koledżu, który był wcześniej zastępcą sekretarza generalnego ONZ, i on był zainteresowany tym, co robi, autentycznie zainteresowany. To było coś niesamowitego, hmm. właśnie spotkać tych ludzi. Na żywo z nimi porozmawiać, często spotykać się w takich mniej formalnych okolicznościach. Też bardzo duży networking, dużo różnych stowarzyszeń. Polskie Stowarzyszenie w Oksfordzie. Z tymi ludźmi cały czas utrzymuję kontakt i tak samo jak budowaliśmy Stowarzyszenie Polskie na, na LSI, z tymi osobami z naszego zarządu cały czas mam kontakt i to też pokazuje, jak ważne są relacje, które zdobywamy właśnie studiując i też działając w różnych organizacjach. No dobra, y, studia i co po nich? Po nich właśnie byłem trochę na takim rozdrożu. Wracam do, do Polski, jeszcze nie miałem skończonego doktoratu, jeszcze kończyłem w Polsce, ale już chciałem poszukać jakiejś pracy i wymarzyłem sobie, że y, zawsze chciałem robić jakiś think tank. To jest coś, co mnie bardzo, bardzo pociągało. Y, natomiast, jakby moja pierwsza propozycja pracy, która padła, to był. Departament Bezpieczeństwa Energetycznego wtedy w Ministerstwie Gospodarki. Miałem być analitykiem i dostałem propozycję być analitykiem w Departamencie Bezpieczeństwa Energetycznego. Mogę powiedzieć, że przepracowałem tam jeden dzień, bo się okazało, że to, nie była, to była praca od rana do wieczora i pomyślałem sobie, że jak tutaj zostanę w tym Departamencie, na pewno dużo ciekawych rzeczy. I rzeczywiście moi koledzy, którzy zaczęli pracę, Gdzieś tam później wylądowali jako prezesi spółek energetycznych, więc to była taka też ciekawa praca. Natomiast, jak stwierdziłem, świadomie zrezygnowałem, że bałem się po prostu, że nie skończę doktoratu. No I później pojawiła się propozycja ze strony mojego przyjaciela Tomka Hmala, żeby wejść do zarządu Instytutu Sobieskiego, de facto być pierwszym prezesem Instytutu i stworzyć ze startupu świeżo powstałej organizacji, think tanku. Zbudować podstawy organizacyjne, więc w ciągu roku, właśnie bazując na młodych osobach, udało się stworzyć zespół organizacyjny. Mieliśmy 30 ekspertów, zaczęliśmy budować ich rozpoznawalność w mediach, zaczęliśmy tworzyć pierwsze projekty, ekspertyzy dla rządu, prezentować raporty, organizować konferencje. Bardzo intensywny okres w moim życiu, ale jednej rzeczy się nauczyłem, że jeżeli znajduje się właściwe osoby, nawet z mniejszym doświadczeniem, ale z olbrzymim entuzjazmem, to można zrobić wszystko, nie ma żadnych ograniczeń. I czasami warto właśnie po, postawić na, na, na takie osoby. I to jest coś, co jestem bardzo dumny z tych osób, z którymi wtedy tworzyłem Instytut Sobieskiego, bo one rozeszły się w różnych kierunkach, no ale w tej chwili pracuję jako doradcy w Parlamencie Europejskim. E, rozwijają swoje biznesy, są prezesami dużych spółek, a więc każda praktycznie osoba z tego zespołu organizacyjnego gdzieś tam później e, rozwinęła skrzydła i to, to jest coś, co jakby mam wiel wielką satysfakcję właśnie w znajdowaniu ludzi, którzy mają bardzo duży potencjał i, i pasję w tym, co robią. I to był taki jeden z najlepszych okresów w moim życiu. Dwa lata intensywnej pracy, zatraciłem się w tym, co robiłem, kochałem to, co robiłem, ale jednocześnie muszę powiedzieć otwarcie, że byłem tym trochę zmęczony ze względu właśnie na tempo pracy, i, no i wtedy jakby z, postanowiłem zmienić. Jak i na co? Wiem, że też nie wiem, czy to od razu wtedy, ale w którymś momencie dostałeś bardzo, bardzo ciekawą propozycję zbudowania czegoś od zera, bez specjalnie patrzenia na. Koszty. Tak, to była propozycja od z, jednego z najzamożniejszych Polaków, żeby zbudować fundację ro rodzinną. Niestety, yy, muszę powiedzieć, że rzeczywiście miałem bardzo dobre warunki finansowe, mogłem zatrudnić a, osoby, ale zabrakło mi jednej rzeczy yy, bardzo istotnej, pewnej swobody działania. I niestety ten projekt nie był kontynuowany ze względu na śmierć fundatora, więc w, w pewnym momencie, po, po ponad roku aktywności, znalazłem się z całym zespołem organizacyjnym w takiej sytuacji, że, że nagle tracę pracę. Z dnia na dzień cały zespół, rodzina fundatora podejmuje decyzję, że nie kontynuują ten projekt. No i musiałem sobie zadać pytanie, co chcę robić dalej. No właśnie, to jest trudny moment. Masz niezły bagaż, bagaż doświadczeń w takiej sytuacji już. Wiele rzeczy udało Ci się zrobić, poprowadzić mnóstwo projektów. Przede wszystkim jednak masz te fantastyczne kontakty z różnych momentów swojego życia, z momentu edukacji, potem już z momentu budowania tych rzeczy mhm. od podstaw, więc te kontakty są. Co robisz, jak się wtedy zachowujesz, na co stawiasz, gdzie szukasz pomocy, na jakie, jakie pytania sobie zadajesz, jakie znajdziesz odpowiedzi. Rzeczywiście to był ciekawy moment, bo też warto dodać, że ja wcześniej od przez kilkanaście lat zajmowałem się marketingiem politycznym. Jeszcze na, na studiach zacząłem prowadzić szkolenia z marketingu politycznego i to były też moje pierwsze takie zarobione pieniądze w wieku około 20 lat, gdzie ja zacząłem prowadzić normalnie szkolenia komercyjne z marketingu politycznego. Wcześniej miałem też takie jakieś doświadczenie Polityczne, byłem wiceprzewodniczącym największej wtedy e, młodzieżówki e, akcji wyborczej Solidarność, Młodzieżowy Komitet AWS. To był 96 rok, e, więc jakieś doświadczenie polityczne, ale w 97 roku, po wygranych wyborach przez AWS, podjąłem taką świadomą decyzję, że wychodzę poli z polityki, że nie chcę dalej angażować się politycznie, ale cały czas rozwijałem. Zacząłem pisać książki na temat marketingu politycznego, więc już jak wróciłem ze, z doktoratu, to już miałem trzy książki związane właśnie z marketingiem politycznym. I zacząłem robić szkolenia dla różnych osób, od środowisk samorządowych, od mniejszych gmin po największe miasta, od szkoleń dla wójta po szkolenia dla prezydenta w, du w dużym mieście. Dla posłów, i to był bardzo, bardzo ciekawy okres w moim życiu. Jednocześnie zacząłem jeździć za granicę, szkoląc partie polityczne w sumie w dziewięciu krajach e, e, Azji, Afryki Północnej, Europy. Jeździłem z ramienia różnych organizacji międzynarodowych jako taki konsultant, e, szkoląc partie polityczne, czasami też środowiska opozycyjne w tych krajach, więc to, to były takie kraje powiedzmy nie do końca demokratyczne, więc mnóstwo takich przygód związanych z inwigilacją przez. Lokalną bezpiekę, mhm. sprawdzaniem bagażu, przeszukiwaniem pokoju. Mog, mógłbym godzinami opowiadać różne, montowaniem kamery w, w pokoju. Więc czułem się z jednej strony bardzo fajnie, a z drugiej strony były to mało komfortowe warunki, bo w niektórych sytuacjach no, tak troszeczkę poruszałem się jak saper po polu minowym. Czyli jednak kombatant. W pewnym sensie. No takie doświadczenia są trochę kombatanci. To znaczy, yy, śmieję się trochę, ale też muszę powiedzieć, że opowiadam to może. Yy, mam przy tym też sporo takiej yy, pokory, bo jeżeli porównuję yy, siebie yy, przez, przez te kilkanaście lat, to się naprawdę uczyłem na, na wielu błędach i, i też yy, jakby po, podchodziłem do tych szkoleń z taką z takim podejściem, czy ja sobie w ogóle poradzę? No, przyjeżdżam jako Polak do jakiegoś kraju typu, nie wiem, Tunezja, tuż po rewolucji mm. i mam lokalne elity czy, czy, czy parlamentarzystów szkolić. Czy mam mm. na przykład szkolenie, na którym jest były premier i połowa składu Rady Ministrów. Ja mam ich szkolić, jak organizować partię polityczną, czy jak robić kampanię. Więc to były bardzo ciekawe sytuację, gdzie miałem możliwość jakby porównania też różnych systemów, różnych różnych kultur i jednocześnie robiłem szkolenia w Polsce, więc przez kilka lat zajmowałem się, byłem takim ekspertem od marketingu politycznego, też komentowałem marketing polityczny w mediach. Ja kocham marketing polityczny, ale z drugiej strony też patrzę na politykę z pewnym dystansem. Mhm. Powiedziałeś o książkach, gdzieś w którymś momencie tych książek już na koncie więcej niż trzy. No, teraz dwunasta książka, które były, te książki były wydane w języku polskim, w języku angielskim. W tej chwili też pracuję nad tłumaczeniem książki na ukraiński. Mam nadzieję, że ta książka na temat kampanii wyborczej ukaże się również w języku ukraińskim. Czym się dzisiaj zajmujesz? Dzisiaj zajmuję się doradztwem biznesowym wspólnie z moim wspólnikiem, przyjacielem Tomkiem Ochmalem, mecenasem Tomkiem Ochmalem, którego już wcześniej wspominałem. Także to jest działalność w obszarze PR-u, public affairs, doradztwa strategicznego i to jest moje główne zajęcie. Oprócz tego, tak jak już mówiliśmy, piszę książki, również nagrywam podcasty. Słuchaj, powiedz trochę o, o tym, co nam mówi ten fantastyczny neon i ta nazwa i co to ma wspólnego z tą najnowszą książką? Podcast koresponduje z najnowszą książką. Tytuł książki to jest mapa kariery. Ona ukaże się już wkrótce. Założenie jest takie, że chciałem po prostu e, nawiązać do takiego prowokacyjnego tytułu Szlak trafił. Mm -hmm. Chodzi o to właśnie, żeby. Trafić po, na szlak. Trafić na właściwy szlak rozwoju osobistego i zawodowego. I ja chciałbym zainspirować e, czytelników taki bardzo um, konkretny sposób, żeby oni zbudowali swoją strategię i plan rozwoju osobistego i zawodowego. I książka jest tak skonstruowana, że można krok po kroku, czytając tę książkę jednocześnie, mając dodatkowy plan kariery, zaplanować so, sobie pewne rzeczy. Oczywiście też zakładając, że w życiu e, trzeba być przygotowanym na zmiany, więc to jest tak, że ten plan pewnie trzeba będzie modyfikować. Ale jeżeli ktoś chce przeczytać książkę, i później zbudować sobie plan i stworzyć taką mapę kariery, bo to też jest załącznik do książki, że można sobie powiesić nad łóżkiem, czy nad biurkiem taką mapę kariery zagrać. i sobie po prostu na tej mm -hmm. mapie pewne rzeczy, pewne punkty pozaznaczać. Słuchaj, ale czy ty chcesz nam powiedzieć, że my podczas tego podcastu będziemy próbowali głównie ty, ja będę ci w tym próbował pomagać, wprowadzić. Państwa na odpowiedni szlak, żeby na niego trafili i potem ich trzymać, pomagać trzymać się tego, tego wyznaczonego szlaku? O to tutaj chodzi? E, tak, ale nie chodzi o to, żeby każdemu narzu narzucać i powiedzieć, taka, taki szlak jest dobry. To ja muszę zainspirowany, mam nadzieję, tym, tym podcastem, czy książkami, czy innymi materiałami, które będą towarzyszyć, żebym sam chciał. Poszukać tego szlaku i e, odnaleźć. I, I to, co jest wielką ambicją tego podcastu, nie zależy mi tylko na przekazywaniu wiedzy, czy, czy samej motywacji, czy nawet inspiracji. Zależy mi przede wszystkim, żeby nastąpiła pewna transformacja. I tutaj. Też mam takie doświadczenie. No transformacja to jest w ogóle słowo, które będzie się tutaj, mam wrażenie, często pojawiało. W e, tak, dlatego, że też mam doświadczenie akademickie. Prowadziłem zajęcia w Kolegium Civitas z Marketingu Politycznego, ale też prowadziłem zajęcia z marki osobistej w Polskiej Akademii Nauk, zresztą cały czas prowadzę na studiach Doctor of business administration. I tam w pracą zaliczeniową właśnie studentów jest tworzenie własnej strategii i planu rozwoju kariery i to jest jakby niesamowite też doświadczenie. Jeżeli moi studenci, a miałem wiele takich przypadków, piszą mi po roku, że to co sobie przygotowali strategii udało im się zrealizować albo czasami piszą jeszcze mi się nie udało zrealizować, ale jestem na, na drodze, czy ktoś mi napisał bardzo długo się bałam, ale w końcu zdecydowałem się na, na tą zmianę, wyszłam z korporacji w tej chwili e, kocham, e, robię to co robię i bardzo dziękuję, bo, bo to mi w tym pomogło. I to jest największa e, satysfakcja dla mnie, prawa, jako osoby, która e, występuje w podcaście czy pisze książki, i to jest moje dlaczego, bo ja uwielbiam pomagać innym skutecznie realizować ich cele dla ich własnego dobra, ale też chciałem zaznaczyć jedną rzecz, że. Robiąc to, co robię, starajmy się też robić dobre rzeczy nie tylko dla siebie, ale również dla innych, dla swoich środowisk, dla, swojego, dla swojej firmy. I, I bardzo wierzę w, w taką ideę tego, że żeby nie koncentrować się tylko i wyłącznie na własnym rozwoju osobistym czy zawodowym, tylko starać się również pomagać innym. I to jest wtedy największa satysfakcja. Mówi się czasami o takich ogromnych celach transformacyjnych, że często cele dla samego siebie typu nie wiem zarobię pieniądze, będę niezależny finansowo albo uda mi się zrobić doktorat to, to jest coś co nas może motywuje ale to co to co stanowi często nasze jakby największe dlaczego to jest jeżeli możemy coś dobrego robić dla innych w jaki sposób inspirować innych pomagać im to jest największa największa satysfakcja. Przynajmniej dla mnie to jest jakby robiąc to, co robię, myślę też o moich odbiorcach, o tym, w jaki sposób im pomóc i co można zrobić lepiej, żeby oni mogli, nie wiem, lepiej przyswoić swoją wiedzę. Więc bardzo często właśnie koncentruję się na. pisząc książki, staram się pisać je tak. Jakbym pisał do przyjaciela, jakbym chciał mu pomóc, żeby, żeby właśnie skutecznie mógł zrealizować swoje, swoje cele. I przeszedł przez tą pozytywną transformację. Książki to jedno, wykładanie to drugie, biznes to trzecie, ale mówiłeś sporo o tych szkoleniach. Ale powiedz jeszcze krótko, trochę podsumowując ten wątek, kogo i jak, w jakim zakresie szkoliłeś. Trochę możesz posypać, słuchaj tymi, tymi liczbami jeszcze raz je przypomnieć. Bo no to co? To, to co? Może się wydawać, nie wiem, czy to jest powód, tak. Puzet tym półserio do chwalenia się, ale jedna trzecia składu obecnego parlamentu przeszła przez moje szkolenie, i to były osoby absolutnie ze wszystkich środowisk. Jedna trzecia dzisiejszego parlamentu tak, przeszła czyli, przez twoje szkolenie. Tak, jedna trzecia nie, 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 nie przesadzam tutaj, bo mówię o, o, zarówno o, o posłach senatorach, również też o, o, o Europosłach. I to były osoby w różnym okresie, z różnych środowisk politycznych, e, więc to je, też daje mi jakąś, jakąś satysfakcję, chociaż no, niektórzy mogą spojrzeć na to. W ten sposób, że, że różnie można ocenić skład parlamentu, ale niewątpliwie to są osoby, które odgrywają bardzo znaczącą rolę. W, I to też daje dużą satysfakcję, jeżeli szkoli się mhm. aktualne, były albo przyszłe głowy państw, czy, czy, czy liderów politycznych, czy jeżeli prowadzi się jakieś szkolenia, czy programy, czy doradza się ludziom, którzy są liderami biznesowymi, bo też mam. Doświadczenie współpracy z kilkoma miliarderami w Polsce. To, to są bardzo wymagający klienci, mający bardzo mało czasu, i, i to też nauczyło mnie właśnie, jak pracować z ludźmi, którzy, którzy są bardzo, bardzo wymagający, mają często sporo problemów, czasami sytuacje kryzysowe, czasami to były kryzysy wizerunkowe, a czasami to było po prostu doradztwo em, biznesowe. Więc bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, właśnie pracy z liderami politycznymi, biznesowymi, mm -hmm. e, szefami think tanków, e, prezesami, często różnego rodzaju spółek, właścicielami dużych firm, również osobami, które są osobami publicznymi, czy też jakieś, jakieś epizody związane z osobami ze świateszą biznesu, ale to raczej mniej tego rodzaju doświadczeń. Więc... Słuchaj, ale Sergiusz, mnie interesuje konkret. Wiem, że nie zdradzisz, nie o to pytam nazwisk, ale chciałbym wiedzieć przykłady chociaż. Jak dokładnie kogoś zmieniłeś? To znaczy do jakiej zmiany podczas takiego spotkania, szkolenia, takiego procesu doprowadziłeś? No to czasami to były takie sytuacje, gdzie ktoś startował przeciwko urzędującemu prezydentowi, wygrał wybory z w pierwszej turze, więc to jest niesamowita satysfakcja, jak pomagasz na przykład młodemu kandydatowi, który ma jakiś pomysł na zmianę miasta i on nagle dzięki też jakiejś przede wszystkim sobie i swojej motywacji, ale też słuchając Twoich rad, pomagasz mu wygrać wybory, tak? Czy ta osoba później zostaje premierem, czy ministrem, czy, czy masz jakiś, jakąś możliwość wpływania na. Na, na rzeczywistość. Czy pracujesz, czy pomagasz osobie, która jest, nie wiem, jednym z najbogatszych Polaków, tak, i starasz się pomóc mu w, w sytuacji, która jest dla niego bardzo trudną sytuacją kryzysową, pomagasz mu wyjść z tego kryzysu. Mówi o tych kryzysach cała Polska. Czyli, jeżeli na przykład pomagasz politykowi zbudować pewien wizerunek i masz taką satysfakcję, że później. Tweet czy, czy, czy jakiś post na Facebooku, którym tam podyktowałeś, jest cytowany w głównych serwisach informacyjnych. Tak więc to są tego typu działania trochę z boku, trochę z tyłu trochę niewidoczne. Ale właśnie mi taka pozycja odpowiada, że, że gdzieś tam jestem z boku doradcą, niekoniecznie chcę być zawsze na pierwszym planie. Powiedz proszę o, o tych różnych poziomach edukacji, na które państwo będą się także wspinać podczas spotkań i poszukiwania własnego szlaku, no bo wiedza to jest jedno, ale my tutaj będziemy dużo mówić o działaniu zdecydowanie bardzo często mamy taką pułapkę zwłaszcza osoby które interesują się rozwojem osobistym czytamy kolejną książkę i dochodzimy do wniosku że my już to wszystko wiemy słuchaj mogę być Więc... fantastycznym teoretykiem w tym zakresie tak. tyle podręczników mieć w małym palcu i se eee, tak tymi ja, muszę, ja, ja muszę ja muszę powiedzieć że sam e, wpadałem i cały czas wpadam w tą pułapkę że przytam ok e, kolejną książkę ale co z tego jest Miałem jedną taką praktyczną zasadę z każdej książki przynajmniej jedną rzecz staram się od razu e, zastosować. Wdrożyć. Od razu wdrożyć, mm -hmm. tak? Jak czytam, nie zapamiętać, nie, wdrożyć. Wdrożyć. To znaczy, to, to jest jakby też proces kształtowania nawy, nawyków. James Clear w książce Atomowe Nawyki. O tym Och, to też tytuł, który e, tutaj e, wracał, pisze, sądzę. tak. Że, że właśnie jakby to jest jakby bardzo ważny element, żeby jakby nie tylko. E, zdobyć wiedzę, ale jakby zacząć działać i też jakby polubić te rzeczy, które, które zaczynamy robić, bo jeżeli czegoś po prostu nie, nie, nie lubimy, no to, to nam nie wejdzie w nawyk. Jeżeli, jeżeli coś poznamy tylko teoretycznie, a nie zaczniemy działać, no to też nie stanie się naszym dobrym nawykiem. Więc jakby staramy się zastosować od razu tą wiedzę w praktyce i wtedy właśnie stopniowo, tak, jeżeli tylko w jednym procencie uda nam się poprawić, no to krok po kroku naprawdę możemy nad sobą dużo, dużo w swoim życiu zmienić. Ale to musi być właśnie, musi to, towarzyszyć temu konsekwencja i chęć właśnie do, do działania, do od razu wdrażania tego. Więc też, jakby mówiąc o tym, o czym będziemy mówić, starajmy się od razu to wdrożyć. Dlatego, na przykład, jak piszę książki. To daje planer i mówię: zrób to od razu, zrób, przygotuj, napisz swoje cele, tak? Zastanów się nad tym, bo jeżeli tego teraz nie zrobisz, zapomnisz o tym. Jeżeli to zrobisz, napiszesz, to jest większa szansa na to, że te cele zrealizujesz. Więc jakby bardzo jestem nastawiony też na działanie, chociaż sam mam taką, taki profil trochę w różnych, w różnych narzędziach, że jestem jakby typem myśliciela, ale jakby chcę jednocześnie jednocześnie zacząć działać. I wdrażyć to. Właściwie to prawie koniec, ale chcę, żebyś jeszcze trochę powiedział o Instytucie Liderów, co to za inicjatywa, z czym może się spotkać ktoś, kto, kto się zainteresuje działalnością Instytutu? Tak, to jest moje marzenie od zawsze właśnie powrotu do fundacji, która zajmowałaby się mentoringiem no. liderskim. i Ty też... coś takiego masz też na koncie jako absolwent. Byłem absolwentem szkoły liderów profesora Pełczyńskiego, on był moim mentorem, profesor już nie żyje, ale pozostawił po sobie szkołę liderów, środowisko szkoły liderów, tam byłem absolwentem, później wykładowcą, ale w tej chwili postanowiłem założyć własną fundację, Polski Instytut Liderów. W założeniu fundacja ma zajmować się mentoringiem liderskim, łącząc trochę dwa pokolenia. Takie pokolenie osób z kilkunastu, dwudziestoletnim doświadczeniem i pokolenie młodych osób. Mamy przekrój mniej więcej od 18 do 30 roku życia, osób, które dopiero studiują albo rozpoczynają karierę zawodową, ale mają potencjał do bycia liderami i chcemy ich kojarzyć z bardzo doświadczonymi liderami, którzy mogą być takimi mentorami dla nich, bo to jest bardzo ważne w życiu, żeby znaleźć właściwą osobę, która nas zainspiruje, czasami też nam pomoże, otworzy nam pewne, pewne ścieżki. I bardzo właśnie mi na tym zależy, więc pierwszym krokiem w tej chwili, który robimy to dotarcie do jak największej liczby potencjalnych tak zwanych mentorii, czyli osób, które mogłyby znaleźć swojego mentora poprzez robienie, organizowanie szkoleń. Te szkolenia stacjonarne robimy w Warszawie, w tym miesiącu jeszcze planujemy zrobienie trzech szkoleń, a więc to działa bardzo intensywnie. Zrobiliśmy kurs online, bezpłatny, na naszej stronie, kurs na karierę. Wydaliśmy książkę PR w, w, w NGO, więc no, staramy się działać intensywnie, docierając do jak największej liczby osób, które są już liderami politycznymi, samorządowymi, NGO-sów, e, biznesu, nauki. E, też staramy się mieszać różne środowiska różne branże, bo wydaje mi się, że to też jest taki walor networkingowy, poznajemy ludzi zajmujących się różnymi e, dziedzinami. I to jest e, mamy taki, takie żartobliwe powiedzenie, że e, łowimy talenty, szlifujemy diamenty. Zależy nam na tym, żeby jak najwięcej takich diamentcików znaleźć, i wierzę, że w, wśród tych osób, które nas e, słuchają, oglądają, są takie potencjalne osoby, które mogą trafić do naszej fundacji. Jesteśmy otwarci i, i staramy się właśnie takie osoby wyławiać i pomagać im, też znaleźć odpowiednich mentorów, odpowiednich przeszkolić. Warto dodać, że te projekty, które realizujemy, realizujemy niekomercyjnie, a więc nie ma tutaj barier finansowych, organizujemy bezpłatne szkolenia. Kurs jest bezpłatny, książkę można uzyskać bezpłatnie. Na naszej stronie internetowej można pobrać PDF, a więc nie ma tutaj żadnych barier finansowych. Wystarczy po prostu chcieć, zgłosić się do nas, żeby, żeby móc jakoś tam uczestniczyć w naszej działalności. Ale oczywiście szukamy ludzi z potencjałem, a więc takich, którzy chcą zrobić nie tylko coś dla siebie, ale na przykład coś dla własnej społeczności, miejscowości, tworzą jakąś organizację, działają w samorządach. Studenckich czy w jakichś organizacjach, robią startupy, tak. Wydaje mi się też, proszę Państwa, że nawet jeśli Wam się w tej chwili wydaje, że to nie o Was była mowa, z jakiegoś powodu być może Wam się tak wydaje, to niektórzy z Was po tym, jak spędzą z nami odrobinę czasu, to ten potencjał w sobie, choć dzisiaj go nie widzą, dostrzeżą go w końcu i być może rzeczywiście. Zrealizują. No, będziemy próbowali Was do tego zachęcać i prowadzić Was tym szlakiem. I teraz, Sergiusz, skup się, bo to jest trudne zadanie. Słuchaj, wyobraź sobie, że masz 100 sekund, no, dajmy na to te dwie minuty mniej więcej, na to, żeby podsumować i powiedzieć, o czym będzie ten podcast i dlaczego zawracamy naszym widzom i słuchaczom w ogóle gitarę. Szlak trafił, próbujemy namówić Państwa na to, żeby odnaleźli swój szlak i żeby nim podążali, o czym. Będzie ten podcast, o czym będziemy rozmawiali podczas naszych, naszych spotkań. No słuchaj, ja mam tutaj stoper, niech to będzie 100 sekund. Opowiadaj, podsu podsumuj. Posłużę się pewną metaforą. Będziemy w jeziorze wiedzy, ale też jeżeli ktoś będzie chciał wypłynąć dalej, to może wypłynąć na morze inspiracji i ocean transformacji. Właśnie mi zależy na tym, żeby. Ta, ta, ten szlak trafił, doprowadził nas do, do transformacji. O czym będzie ten podcast? Będzie o tym, jak rozwijać się zawodowo, osobiście w jaki sposób stworzyć odpowiedzieć na pytanie, dlaczego robię to, co robię odpowiedzieć sobie, jakie są moje wartości będziemy rozmawiać o tym, jak stworzyć własne cele. Jak docierać do różnych grup naszych odbiorców, jak budować przekaz na własny temat, jak posługiwać się sprawnie różnymi narzędziami, na przykład mediami społecznościowymi, jak zachowywać się w, w, przy, przy okazji różnych eventów, jak robić skuteczny networking, jak wykorzystywać okazję dotarcia do osób, które mogą być naszymi mentorami, jak znajdować takie osoby. I jak pokonywać pewne bariery mentalne, bo bardzo często podstawą barierą, którą mamy, jest jakaś bariera, że myślimy, że nie damy rady. Więc, jakby bardzo mi zależy na tym, żeby każdy z nas uwierzył, że może być liderem. I to jest właśnie coś, co chciałem bardzo mocno podkreślić, że wiele osób myśli, że lider to się rodzi, tak? I jak się nie urodziłem liderem, to nim zostaję. Jak nie mam odpowiednich cech charakteru, to, to trudno, nie da rady, nie będę. Tak nie jest. Mogę być nieśmiałym introwertykiem, ale jeżeli mam jakąś ideę i w nią wierzę, to mogę być liderem, mogę zmieniać rzeczywistość. Ja bym chciał bardzo, żeby nasi słuchacze widzowie uwierzyli w to, że mogą być liderem, że mogą zdobywać wiedzę, umiejętności i stopniowo wzrastać, wrastać do bycia liderem, który pociągnie inne osoby, bo lider to nie jest gość, który przykłada ci pistolet do głowy i mówi, Chodź za mną, tylko to jest ktoś, kto pokazuje swoim przykładem w swojej firmie, w swoim środowisku, i inne osoby go obserwują i chcą za nim iść, docierają do niego. I to jest pewien ideał. Bądźmy takimi liderami. Stwórzmy pewien model kariery, w którym mogę stać się liderem swojego środowiska, niezależnie od tego, czy to będzie formalny lider, czy nieformalny, bo nie muszę być od razu prezesem w, w swojej korporacji ale mogę być takim mentorem, liderem, do którego pozostałe osoby będą się odwoływać opinii, tworzyć pewne środowiska mniej formalne, NGOsy, angażować się w działalność samorządową, na przykład wystartować w wyborach, albo w swojej własnej branży stać się takim ekspertem, który będzie liderem, do którego inne osoby się odwołują. No, wprawdzie przekroczył limit 100 sekund, ale ponieważ to jest pierwsze nasze spotkanie, to mu daruję. Mamy nadzieję, że szlak państwa trafi. A właściwie to jesteśmy spokojni, że tak będzie, jeśli tylko będziecie z nami i cierpliwie będziecie się wsłuchiwać w, przede wszystkim w opowieści doktora Sergiusza Trzeciaka. A to jest, proszę państwa dopiero początek. Zauważyłeś, że mamy imiona, które w pewnym sensie ze sobą korespondują? Tak, zdecydowanie. Sergiusz i Patrycjusz. Sergiusz Trzeciak, Patrycjusz wyżga. Dziękujemy i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.